Witam serdecznie. Na dzień dzisiejszy będziemy omawiać sobie po kolei funkcję falownika Eura Driver i Made in China, tak jak Eura Driver Electronics CO Ltd, czyli co my tu mamy? Made in China, tak, Made in China. Na europejski rynek jest robiony, dlatego mi się pomieszało, że był zakupiony w firmie ZEM. Firma ZEM robi właśnie napędy, które tutaj mam, czyli przekładnie i silniki. Przynajmniej jest dystrybutorem. Nie wiem, czy oni to produkują, czy wykonują, czy o co chodzi. I teraz tak, przede wszystkim musimy go podłączyć. Ja już go sobie tutaj podpiąłem. Podpiąłem go pod L1, L2, czyli L1 jest naszym zerem. L2 jest naszą fazą, czyli mamy zasilanie jednofazowe. L3 zostaje wolne. I tak samo uziemienie. A uziemienie musimy podpiąć do żółto-zielonego, czyli do całej blachy, którą tutaj mamy, którą tutaj już widzicie. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Tu mamy praktycznie całą blachę. Spód zrobiony z blachy. Ja sobie teraz wezmę, o ile mi się uda tutaj, bo ta kamera ma dzielny zasilacz. To jeszcze nie jest nic poukładane, tylko na razie jest podpięte tak, żebyśmy mogli to sobie poustawiać. Ja już tutaj zrobiłem mniej więcej otwory, ale zaraz i takie będę robił oddzielnie, tak żeby już żadnych nakrętek nie było, będę gwintował po prostu, żeby po prostu było można jedno, no żeby tam nie było trzeba trzymać nakrętki, nie? Na tej zasadzie. Co my tu mamy? Mamy podłączenie główne, 3 zabezpieczenia niezależne. A specjalnie tylko z tego powodu są 3 niezależne, bo tutaj jeszcze będą 3 takie przełączniki i będzie odejście z boku na piec z tych zabezpieczeń. Oczywiście przez stycznik. Tak, żeby jak awaryjny wyłączymy, to odpina nam piec. Ale to już mało ważne, dzisiaj nie tym się zajmujemy. Dzisiaj się zajmujemy po prostu ustawieniem tego falownika, ustawieniami, funkcjami tego falownika. Jak widzimy, tutaj musimy podpiąć go w ten sposób. Tak mamy podpięte w tej chwili zasilanie, czyli L1, L2, L3 zostaje wolne. L1, L2 UVW podłączenie na silnik. Silnik. Silnik 0,24. Tak samo mamy zrobione w ten sposób, że tutaj mam złącze. I teraz tak, tutaj mam cały przewód ze sterowaniem, czyli ten szary przewód, który będzie podpinany później pod zaciski. Tam będzie na tej listwie, tymczasowo jest tak zamontowane, tutaj będą zaciski na tej dolnej listwie. Podłączamy go takim złączem. Z tyłu tutaj jest, nie wiem, czy tutaj zobaczycie, czy nie zobaczycie, nie jest ile kabelków. Jest takie złącze, tutaj nie ma żadnych napięć, ponieważ to jest tylko odbiornik. Odwrotnie, o, w ten sposób nie włożymy tej wtyczki, tylko możemy ją sobie w ten sposób. O, ona ma zatrzask, się zatrzaskuje. Z automatu mamy podpięty, że tak powiem, panel i silnik. Wszystko jednym złączem. Dobra, biorę się do roboty. Musimy tutaj zrobić w ten sposób, że albo nagwintować nowe otwory pod falownik, żeby były nagwintowane, żeby ten falownik zamocować. Oczywiście na razie jest tylko podpięte zasilanie i UVW. I montujemy. Także jedziemy z montażem.
No dobra, a więc tak, przed pierwszym, zamontowany został już falownik, przed pierwszym zamontowaniem musimy się upewnić, że ochronny to ochronny, neutralny to neutralny, czyli żółto-zielony to będziemy mieli ochronny, neutralny to neutralny zacisk. Obudowa falownika ma być podpięta pod żółto-zielony, pod PE, pod ochronny. A 0 podpinamy pod L1 w tym falowniku, bo zasilamy go jednofazą, tak jak już mówiłem. Dobra, czyli jednym słowem tak, podpinamy jeszcze ochronne, bo już przykręcony został. I będziemy próbować go ruszyć, nie? Kolejna ważna sprawa. Każdy jeden przewód jest zakończony taką tulejką. Jest to, są to miękkie przewody, nie? Że tak powiem, wielożyłowe, znaczy jedna żyła, tylko, no, wielożyłowy, o, dobra, niech już tak zostanie. Czyli linka. Każdy jeden taki przewodzik musi być zakończony końcóweczką. Te końcówki się prasuje albo praską, albo ja mam takie fajne szczypce, które zaprasowują tę tulejkę w rąb. Starczy, o, jeszcze można przeciąć na koniec. Tulejeczki są pozaciskane w rąb. Nie wiem, na które to będzie dobrze widać. A tutaj będziemy musieli oczko założyć. Ja oczka lutuję. Nie tylko zaciskam, oprócz zaciśnięcia lutuję. No dobra, działam. Okej, okay, teraz jesteśmy wewnątrz, słuchajcie, i jak widać L1, L2, L1 to jest nasz niebieski, czyli zerowy, czyli N. L2 to jest nasza faza już za sterowaniem, czyli tutaj za zabezpieczeniem. Ja tutaj na razie chwilowo podłączyłem, żeby po prostu to sprawdzić, sobie podłączyłem o taki kawał przewodu styczko na 220, bo siłowe gniazdo mam w drugim pomieszczeniu i bym musiał przedłużać tutaj długi ciągać, ale też będziemy to sprawdzać, ponieważ tutaj jest przełącznik od zaniku fazy. Jeśli któraś faza, któraś grzałka nam wybije jeden bezpiecznik, ten przełącznik nie puści nam napięcia tutaj z pinu 8, nie puści nam napięcia, on nam będzie, o tutaj, oby tu będzie mostek założony, na napięcie sterowania. Czyli wyłączy nam stycznik od grzyba, od awaryjnego, wyłączy nam całkowicie trzy fazy pieca i wyłączy nam ten styk, jeden, jest stykiem od sterowania. Tutaj mamy zasilanie cewki, nie? No i teraz tak, tu będzie bardzo prosta sprawa, ja tu w tej chwili na krótko podpiąłem, tak żeby sobie puścić tutaj jedną fazę tu, czyli na zabezpieczenie falownika i zabezpieczenie sterowania. Bo sterowanie też jest na 230 V, to jest bardzo prosty układ, ja tu nie robiłem żadnych transformatorów bezpieczeństwa, nic, bo w sumie nie ma takiej potrzeby. Jest tylko układ zabezpieczający przed zanikiem fazy, który nam puszcza pozwolenie na włączenie przekaźnika. I tak samo w obiegu włączenie tego stycznika za pomocą grzyba. Czyli po prostu jeśli rozepniemy grzyb, moduł bezpieczeństwa nam zadziała, wyłączy wszystkie styki zasilania głównego, czyli z tych trzech faz i czwarty bezpiecznik to jest zasilanie falownika, nie? On jest tutaj skrosowany, bardzo prosty układ, tak żeby puścić właśnie w tej chwili napięcie o tym przewodzikiem. Tego nie będzie, tego przewodu nie będzie. Dobra. Kolejna ważna sprawa to jest taka, sprawa tego typu, może mi się uda tutaj jakoś postawić tę kamerkę, żeby było widać styki.
Dobra, widać. Patrzcie, tu mamy ochronne, nie? Tu możemy sobie puścić ochronne. Te przewody, te trzy, to jest UVW, czyli to są, to jest silnik. To jest nasz silnik, który niekiedy, w większości te przewody są w ekranie. Ponieważ z inwertera tu wychodzi różna częstotliwość, zależy jakiej częstotliwości używamy po prostu jako częstotliwość znamionowa silnika, bo są 400-hercowe silniki i wtedy to nieźle sieje. To już jest niezły nadajnik. Jeśli silnik ma na przykład tam 3 kW, to mamy na każdą fazę i potrafi to wprowadzić zniekształcenia, a tym bardziej jak jeszcze w tym jednym głównym przewodzie, w tym głównym przewodzie idzie też na przykład regulacja potencjometrem, na przykład obrotów, albo jakiś analog. Cyfrówki tak mocno nie zakłóca akurat te wyjście. Czyli te przewody dajemy w ekranie. W dużych maszynach się daje w ekranie. Ten ekran się podpina właśnie pod te zaciski na dole. No i teraz tak. Żeby podłączyć ochronny, no w sumie tu mamy zacisk już podłączony, tak jak zrobiłem tutaj zaciski, tu mamy ochronny do masy, czyli praktycznie on jest przykręcony, ale po co będziemy puszczać przez te podkładki, tutaj nie wiadomo czy tu przejdzie, tu musimy jeszcze zabezpieczyć sobie ochronnym dodatkowo, bo to ze zbiegiem czasu różnie to bywa z tymi śrubami. Puszczamy sobie przewód do ochronnego i bardzo ważna sprawa, ale to jest naprawdę bardzo sprawa ważna. Tu mamy zacisk ochronny. Słuchajcie, z uziemieniem. Jest z uziemieniem. Ten zacisk musimy podłączyć też do ochronnego. Czyli najkrótszą drogą tutaj musimy zastosować zworę. To po prostu zabezpiecza oddzielnie elektronikę logiki uziemieniem. Falowniku, czyli elektronika z mikrokontrolerem i po prostu PWM-y i te wszystkie pierdółki, nie? Które siedzą w falowniku. A jest tego naprawdę dużo. Czyli jednym słowem tak, pod jeden zacisk puszczamy sobie zacisk głównego uziemienia, czyli główny punkt uziemienia. Tu musimy dosyć solidnie dokręcić. Ile się da, ile fabryka dała, słuchajcie. Nie ma się zmiłuj, to później będzie różnie, bo to jest mała maszyna, będzie przewożona, może będzie przestawiana kilka razy. I to różnie bywa. Tak samo esy. Esy 3 razy dokręcamy. Na początku dokręcam tak, żeby tylko to po prostu połapać, to będzie być, a potem te esy potrafią się połozować, także jeszcze 2 razy przed wyjściem, że tak powiem, tej maszyny, gdziekolwiek tam w świat. Gdzie jest ta zwora, co przed chwilą robiłem? To po prostu dokręcam jeszcze, dociskam 3 razy. Się poddają. Te zaciski w esach, te zaciski się potrafią poddawać, nie? Dobra. To jeszcze nie jest skończona maszyna, także jeśli ktoś ocenia wygląd, to jeszcze nie. Bo tu jeszcze do szyny, do zaciski, zugi tu na tym, to wszystko będzie w zugach. Te kable, tu opaski tutaj stąd zginą, te kable będą poprowadzone w listwach, także spokojnie. Jeszcze kupa, o właśnie, od tego typu zugi, zaciski. Tego typu zugi, numeratorki, tu postawimy od całej tej, ja na to nazywam pyta, ale jak wy tam na to nazywacie. Będą po prostu zapuszczone zaciski, to pójdzie niżej w listwie. Także nie oceniajcie na razie jeszcze wyglądu, bo to jeszcze nie wszystko, tylko po prostu chcę podpalić, przetestować falowniczek, nie? No i dobra, i teraz jeszcze ten kabel żółto-zielony. Gdzie on jest? Przed chwileczką miałem, o jest. Podpinamy tak, pod... Gdzie jest cienki skrętek? Pod uziemienie logiki. Bardzo ważna sprawa, słuchajcie. Pierwszy to jest urząd. A tym bardziej zasilamy jednofazą. A jak trzeba, to jeszcze bardziej. I teraz musimy się dostać do tego drugiego zacisku. Musimy to spiąć z obudową. W
razie inwerter nam nie coś wypali, tam są duże kondensatory, że tak powiem. Znaczy w tym to akurat nie, bo to są małe. Ale jeśli to są potężne inwertery, są potężne kondensatory, nie daj Boże, któryś strzeli albo dostanie przebicia gdzieś moduł, przeważnie tranzystory IGBT albo tranzystory moduły MOS. Te starsze miały NPN zwykłe. Nawet gdzieś mam jeszcze takich tych modułów innego rodzaju. Nie daj Boże, on dostanie przebicia. Kolektor emiter na przykład. Wali nam prosto na bezpośrednio z kolektora napięcie na obudowę i mamy pozamiatane. Wystarczy podkładka mikowa i już się pojawia nam faza na obudowie. Dlatego to wszystko spinamy. Dobra, to co? Odpalamy? Odpalamy. Podłączamy silnik. Silnik podpięty. Czekajcie, może mi się uda to jakoś pokazać. Silnik, jedna kamera nawrzuciono. Tu mamy, tak jak pokazywałem, popodpinane. Tu mamy wszystko, tu mamy sterowanie, które jeszcze nie jest do niczego podpięte, tylko grzyb jest podpięty i kontrolka włączenia jest podpięta. Ok, a więc tak. Szafa jest podpięta, uziemienia są podpięte. Całe sterowanie z tego panela tutaj, z tego panela. Nie widać. Momencik, żeby było widać, to ja muszę zrobić tak, żeby było widać. Dobra, z tego panela te sterowanie, to mamy tutaj te przewody. Wszystko jest podpięte. Znaczy nie jest, nic tu nie jest podpięte. Ale się mogą, dobra, żeby nie było. Jest podpięty tak, awaryjny grzyb, w razie czego wywalimy sobie grzyba, wyskoczy nam, odepnie nam całkowicie wszystkie fazy. Przynajmniej tak mi wyszło na schemacie, znaczy który tutaj rysowałem, gdzie on jest. Jest tutaj taki prościutki schemacik. Oczywiście tutaj kurde nic nie widać. Rozrysowałem sobie złącze, podpiąłem sobie te złącza. Będziemy się brać za ustawianie falownika. Mamy grzyb, przy włączonym się świeci nam start, a oczywiście przyciski jeszcze nie są podłączone. Tutaj mamy końcówki. Potencjometr regulacji w analogu też nie jest nigdzie jeszcze podpięty. Działamy z pierwszym włączeniem falownika. No dobra, zanim wystartujemy, słuchajcie, czytamy instrukcję. Konkretnie strona po stronie, opisy po opisach, wszystkie, dokładnie wszystkie, nic nie robimy na łapu capu. Nic na tempo. I to ja rozumiem, że czasami jest tak, że stoi nad głową szef, czy tam właściciel maszyny, czy tam czegokolwiek i kiedy, nie? Bo już to nieraz przerabiałem. Jak zrobię, to wtedy. Trzeba, po prostu pamiętajcie, jeśli ta maszyna gdziekolwiek ma pracować ktoś inny niż ty sam na tej maszynie, to tak, czytamy przede wszystkim wszystkie instrukcje według, wszystko robimy według każdego jednego punktu. Trzeba pamiętać o tym, że prokurator nie przyjdzie do operatora maszyny ani do właściciela, tylko przyjdzie do tego, który to montował. I dlaczego? Się zapyta. Komuś łapy obcięło albo jakieś coś tam się stało, nie? No i z tego, co tu widzę właśnie, to zanim dojdziemy do tych funkcji, to ja jeszcze trochę was pomęczę. Także wrzucam tutaj instrukcję obsługi i przede wszystkim dużo fajnych, ciekawych rzeczy o tym E800 dokładnie jest opisane. W żadnym wypadku, tak, nie możemy łączyć styków CM, GND, AGND, bo są dwa różne GND, czyli niby uziemienie. Nie łączymy tego ani z N, ani z PE, ani z ochronnym, ani z obudową. Czyli sterowanie musi być całkowicie odseparowane od uziemienia maszyny. Z tego, co tu widzę. No i dobra. Tu jest chyba wszystko dobrze, już przeczytałem tą książeczkę trzy razy.
wszystko jest wedle tak, jak ma być, także ja wiem, że to... Dla tego, który to pierwszy raz akurat taki falownik montuje, to, to i pięć razy to będzie mało przeczytać tą książkę, jeśli nie montował żadnych falowników wcześniej, nie uruchamiał, nie? Dobra, ja przestaję marudzić, słuchajcie, instrukcja montażu. Przemiennika nie wolno instalować w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym, gdyż może stać się przyczyną pożaru lub eksplozji. Opcjonalne układy hamowania dynamicznego, rezystory hamujące, moduły hamujące, hoppery, układy zwrotu energii, należy zawsze podłączać zgodnie z schematem. Nie należy używać przetwornicy, jeżeli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w elementach przetwornicy. Nie wolno dotykać elementów przemiennika za pośrednictwem mokrych lub wilgotnych narzędzi. Ta sama zasada dotyczy elementów ciała, ponieważ grozi to porażeniem. Należy wybrać odpowiednie miejsce i narzędzia instalacyjne, aby zapewnić normalne i bezpieczne funkcjonowanie przetwornicy, tak aby uniknąć zranienia lub śmierci, unikać wstrząsów podczas dostawy i montażu. Przenosząc lub montując układ, nie należy przemiennika trzymać za ruchome osłony, ponieważ grozi to przykrym upadkiem. Należy przemienniki instalować w miejscach ogólnie niedostępnych, szczególnie z dala od dostępu dzieci. Przy instalacjach przemienników na dużej wysokości powyżej 1000 m, należy obniżyć wartości znamionowe zgodnie z wykresem obciążenia prądowego w funkcji wysokości. Redukcja mocy prądu jest spowodowana pogorszeniem chłodzenia. Do wnętrza przemiennika nie mogą wpaść żadne elementy przewodzące, typu śruby, przewody i tym podobne. Podstawowym obowiązkiem podczas instalacji przemiennika jest zapewnienie właściwego uziemienia przemiennika, którego rezystancja nie będzie przekraczała 4. Wymagane jest oddzielne uziemienie silnika i przemiennika. Szeregowe łączenie uziemień jest zabronione. Oznaczenia L1, R, L2, S, L3, T oznaczają zaciski wejściowe, czyli zasilające, a oznaczenia U, V oznaczają zaciski wyjściowe, czyli silnikowe. Złe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeżeli przemiennik jest montowany w szafie sterowniczej, należy zapewnić odpowiedni system chłodzenia, a urządzenie powinno być zamontowane w pozycji pionowej. Jeżeli w szafie mamy kilka przemienników, należy je instalować obok siebie z zachowaniem odpowiednich odstępów. Jeśli zachodzi potrzeba montażu urządzeń w kilku rzędach, należy zamontować odpowiednie termiczne przekładki izolacyjne lub instalować urządzenia naprzemiennie. Przewody sterujące powinny być jak najkrótsze, celem uniknięcia zakłóceń indukowanych z innych przewodów i urządzeń. Należy zawsze sprawdzić stan izolacji silnika i przewodów przed pierwszym podłączeniem przemiennika lub kiedy układ był ponad 3 miesiące nieużywany. Ma to na celu wyeliminowanie uszkodzeń modułów IBT na skutek wadliwej izolacji urządzeń. Nie wolno instalować po stronie wyjściowej żadnych warystorów i kondensatorów, ponieważ przebieg napięcia wyjściowego jest falą tętniącą, co na skutek podwyższonej amplitudy napięcia wyjściowego może uszkodzić zainstalowane elementy i doprowadzić do uszkodzenia przemiennika. Ponadto nie należy instalować po stronie wyjściowej wyłączników i styczników. Czyli bardzo fajnie. Wszystko mam wykonane tak, jak ma być. Tak jak mówiłem, właśnie tutaj mogą być przewody zekranowane, podłączone do uziemienia. Te uziemienie, które tutaj dałem do tego, do tej płytki stykowej i zrobiłem te zwory, jest ok. Wszystko się schodzi do jednego punktu. Tak jak było napisane przed chwileczką. No dobra, to mamy wszystko połączone. Ja tutaj sobie jeszcze styki zacisnę. Przed pierwszym uruchomieniem zacisnę sobie styki od potencjometru, o którym będziemy sobie... jedynka, dwójka, trójka. Będziemy tego potencjometru na tej drugiej szafie. No i właśnie. I tu już się zaczyna robić ból, bo przewód ma 2,5 metra do potencjometru. No i zobaczymy, czy nie będzie nam po prostu wariował. Bo z tego, co tu jest... piszą w mądrej książce, muszą być jak najkrótsze sterownicze, a u mnie idzie wszystko w jednej płycie aż do panelu sterowania, nie? Ale myślę, że nie będzie źle. Już to nie pierwszy, że tak powiem, falownik w ten sposób montowany. Dobra, jedynka, dwójka, trójka. Nie podłączamy na razie sterowania, odpalamy sam sprzęt, czyli po prostu puszczamy napięcie na falownik, podłączony silnik tutaj na górze, o tutaj w tym miejscu, w tym okienku, tu widzicie już silnik, który jest podpięty do tego falownika,
To co? Najpierw wypnijmy sobie włączone. Odpalamy. To jedziemy z pierwszym startem. Zworki są tak jak ma być, tu nic nie trzeba przestawiać, fabrycznie są na off i mają być na off. Słuchajcie, odpaliło, tylko teraz inna rzecz, kamerka. Czy ta kamerka działa? Działa. Dobra. Tamta kamerka jest tutaj, jak widzicie, zamontowana na wrzeciono. No i dobra, pierwotne ustawienie, od czego musimy zacząć? Od wpisania poprawnych wartości silnika, czyli z tabliczki znamionowej silnika, która jest na silniku, musimy wpisać wartości w pozycję F, już wam mówię dokładnie, w pozycję F, już wam mówię dokładnie, funkcja F118, znamionowa częstotliwość pracy silnika, odniesienie czasu przyspieszenia i to już nieważne, cosinus phi, gdzie jest? Ten falownik ma auto drive, czyli możemy równie dobrze przeprowadzić, to nie znaczy, że to będzie idealnie dopasowane do silnika, tylko ma funkcję auto drive, którą sobie tutaj możemy uruchomić i dopasuje nam silnik przy rozruchu, dopasuje nam falownik do silnika z automatu, ale to nie będzie idealnie dopasowanie. Od razu wam mówię, że to nie jest idealne dopasowanie do waszych wymagań, jakikolwiek. Czy to będzie... Są dwa rodzaje pracy. Jest praca wektorowa, czyli silnik, zadajemy dla niego nie częstotliwość, nie napięcie pracy, tylko zadajemy mu daną ilość obrotów. Czyli po prostu w każdej pozycji, czy go przyciążymy, czy nawet tutaj byśmy zapięli jakieś tam, jakąś dużą przekładnię tu na silnik, gdzie ten silnik jest, tutaj w tym miejscu. Jakbyśmy zapięli tutaj jakieś duże obciążenie, czy po prostu tak jak pilarka, dajmy na to. Bez materiału obroty trzyma na przykład 7200 obrotów. Piła. Już nie mówiąc o tym silniku. Dajemy tam jakoś grubo dechę i słychać takie zwalnianie, nie? To przy pracy wektorowej tego zwalniania nie będzie. On tyle mocy da z siebie, ten falownik, dla tego silnika, że po prostu wymusi na nim te obroty. To jest sterowanie wektorowe. A sterowanie skalarne, czyli skalujemy. Dajmy na to, że mamy tam 7000 obrotów na pilarce na przykład i przy częstotliwości tam 200 Hz. Mamy 7000 i skalarnie to będzie na tej zasadzie, że falownik nie będzie wiedział, jakie ona ma obroty, nie będzie utrzymywał stałych obrotów tej pilarki, przy obciążeniu te obroty spadną, ale po prostu będzie utrzymywał te 200 Hz, te, które zadamy. Czy to będzie zadane z PLC, z wejścia cyfrowego, czy to będzie analogiem zadane, po prostu potencjometrem na maszynie, to będzie miał zadaną częstotliwość przy danej mocy silnika i przy danym napięciu na wyjściu. I to trzeba sobie rozpoznać. Tutaj nie będziemy żadnych wektorów, to nie będzie dużego obciążenia, poza tym silnik jest na przekładni. Znaczy całe obciążenie będzie przez przekładnię, właśnie jak widać tutaj na górze, przez przekładnię ślimakową. Czyli jednym sposobem klikamy funkcję auto drive. I co poza tym? Żeby ustawić parametry silnika, kody zaczynają się od F800. Ja akurat tutaj nie ustawiałem, tylko przeprowadziłem dla niego z automatu synchronizację, po prostu żeby sobie przypisał wszystkie parametry silnika, dynamiczne i statyczne. O! F800, gdzie to jest? Tu. Autorouting silnika 0 bez autoroutingu, 1 autorouting dynamiczny, autorouting statyczny. I przeprowadziłem dynamiczny, bo ponieważ on będzie w różnych częstotliwościach pracował. Ja go sobie tutaj ustawię na... Nie, to jest znamionowa częstotliwość pracy, czyli nie będziemy
wymuszać po prostu 50, później jakbyśmy chcieli go przyspieszyć tam na przykład do 60, do 100 Hz, to już będzie miał falownik zapisaną częstotliwość 50 Hz pracy. Napięcie znamionowe teraz tak. No i dobra, set mamy ustawione. Wracamy z powrotem od początku. 100, F100 to jest na hasło użytkownika. Po zakupie falownika mamy 8, fabryczna wartość. Wartość zwykła nie jest zadana. Wychodzimy. OK. Funkcje. I mamy odczyt 50 Hz. Czyli jednym słowem częstotliwość pracy 50 Hz, 400 V, 324 V trzeba wpisać jeszcze. W sumie to już niekonieczność. Z autoruna w tej chwili powinno te wrzeciono wystartować przy wciśnięciu run. No to dobra, 3, 4. Wolny start zapakowany. Mamy obroty 50 Hz. Doszło do częstotliwości zadanej. Częstotliwość silnika znamionowa jest 50 Hz. To nie jest jeszcze wszystko, żeby ustawić ten silnik. Wyłączmy go. OK. Na razie nie wchodzimy lewe, prawe obroty. To będziemy później ustalać. Musimy co? Podłączyć analog, nie? Czyli podłączyć potencjometr, sterowanie. Sterowanie, żeby nie z panela, a sterowanie z panela maszyny. Wszystko to trzeba poprzepinać i poustawiać. No dobra, pierwsza rzecz, którą żeśmy weszli, ustawili, to częstotliwość znamionową silnika. Bez tego wpisania tej częstotliwości nie ma sensu klikać run, bo może być od razu dym. Dobra, kolejnym etapem, jeśli na przykład już mamy wklepany ten silnik i wychodzi nam na to, że przy 50 Hz mamy zbyt wolne obroty tego silnika, troszeczkę są za wolne, powinno być troszeczkę szybciej, co robimy? Następna funkcja, którą wpisujemy, czyli maksymalna częstotliwość pracy to jest F111, a minimalna częstotliwość pracy F112, czyli F111 ustawione jest 50 Hz znamionowo, czyli wchodzimy tak, funkcja, zmieniamy F. Dobra, to musi być włączone i teraz dopiero F111, czyli maksymalna. I teraz wchodzimy, zatwierdzamy setem. Maksymalna częstotliwość pracy nam troszeczkę minie odpowiadała. Ustawiamy sobie 70 Hz. 65 ustawmy i sprawdźmy sobie, czy będzie w porządku. 65 to jest maksimum i zatwierdzamy set. F112, minimalna częstotliwość pracy. Czyli tutaj mamy 0 w tej chwili. Tak, mamy 0. Jest OK. No, na potencjometrze jak zjadę, słuchajcie, do końca, to nie, to lepiej niech to będzie z 20 Hz. Nie no, 20 to za dużo. Ale z 10 Hz niech będzie sobie pracował. Przy 10 Hz. To żeby nie było tak, że stop mogę zrobić, bo później nie wiadomo, czy inwerter jest wyłączony, czy ktoś tylko potencjometrem zjechał. Także przy minimalnym nastawieniu potencjometra niech będzie 10 Hz. F112. 10 Hz. Set zatwierdzamy. Jedziemy dalej. Częstotliwość docelowa w hercach, czyli tego, co przed chwilą ustawialiśmy, to musimy sobie docelową częstotliwość zadać teraz do niego. F113 set i ustawiamy docelowa 65
65, tam było 75 Hz, to 65 Hz. No i zobaczymy, czy do 65 dojedzie, nie? Okej, okay, set. 113 jest okej. Okay. 114. Czas przyspieszania w sekundach zależy od mocy silnika, od jednego, czyli jedziemy, bo tam troszeczkę szybko on startował, nie? No to troszeczkę go wolniej teraz puścimy i zobaczymy, czy się zmieniło. Tu mamy 5 sekund zadane, czyli zróbmy sobie 8 albo 9. Nie no, 9 to już będzie za długo. 8 sekund to ma do... No bo daliśmy więcej niż 50 Hz dla tego silnika. No to dobra, to zróbmy sobie 9 sekund, żeby po prostu widzieć, co się dzieje. W każdej chwili możemy grzyba pierdyknąć i będzie pozamiatane, że tak powiem. Albo właśnie będzie pozamiatane. Albo silnik, albo falownik. Nie no, może nie. No dobra, 114, czyli zadaliśmy dla niego 65 Hz. Czas zwalniania 115. Czas zwalniania 5 sekund. Dobra, niech sobie hamuje. Dobrze jest. Jest na przykładni silnik, także może być 5 sekund, bo jakbyśmy chcieli 2 sekundy, 3 sekundy zrobić, to byśmy musieli rezystor tutaj podstawić hamujący. Bo bez, on ma w sumie, ten falownik ma w sobie, ma w sobie rezystor 50 ohmów hamujący, ale on nie jest bodajże właśnie chyba poniżej 5 sekund nie można zrobić zwalniania. No chyba, że robimy to zwalnianie w trakcie pracy, czyli jedziemy na przykład na 60 Hz i potencjometrem szybciutko skręcamy na przykład do 40 Hz i on wtedy ma te 5 sekund zanim zjedzie do tej ustalonej częstotliwości, nie? I poniżej 5 sekund nie możemy zrobić na tym rezystorze, który on ma wbudowany. Dobra, także nie robimy. Lepiej niech sobie zostanie tak jak jest. F116. Czas przyspieszenia od 2 sekund. No dobra. Znamionowa wpisana. Odniesienie czasu przyspieszenia i zwalniania. No i ta funkcja się robi ciekawie właśnie, bo to jest odniesienie do zadanej prędkości. Jest dużo tego, nie ruszamy. Tutaj nie ruszamy. Częstotliwość pomijania też nie, bo ma 2 czasy przyspieszenia, czyli możemy zadać dla niego 2 prędkości i 2 czasy przyspieszenia między tymi prędkościami. Czyli po prostu możemy na przykład przyspieszyć szybko, a zwolnić powolutku, zwalniać. Czyli dojazd na przykład osi X do punktu i później powolne dojeżdżanie już do ustalonej zawartości, ale już tego nie będziemy robić, bo my tutaj nie mamy cyfrówki, nie sterujemy tym silnikiem z maszyny CNC, tylko wrzeciono do sękaczy, no. Nie będziemy takich rzeczy tu kombinować, słuchajcie. Będziemy sobie kombinować, w tej chwili przechodzimy już z F-u, wyjdziemy z tego, na razie z tej funkcji. Funkcją. O! 65 Hz miga, bo tako żeśmy zadali dla niego. Maksymalną częstotliwość pracy. I jedziemy start, nie? Jakby coś, to ręka na grzyby. Widzicie? Mamy 2 razy wolniej się rozpędza. Mamy dopiero 50 Hz. O, i zaczyna wyjść silnik. Ale obroty mamy dużo szybsze, nie? A w 5 sekund wyhamujemy. Sporo. Widzicie, ten czas się troszeczkę wydłużył hamowania, bo jest za... Nie będę dotykał ręką, bo w instrukcji napisali, żeby nie dotykać ręką, nawet do masy podczas pracy, nie? Czyli jednym słowem, zadana częstotliwość maksymalna, wchodzimy sobie jeszcze raz w funkcję, F100 maksimum, czas... 111 maksymalna, tak? I 113 zadana, 113 set. Zmniejszamy je sobie do 60, bo silnik wył już, przy 65 już wył. No to zmniejszmy sobie 60, tam było jeszcze ok przy 60. Słychać to na głos, nie? A jeszcze będzie lepiej, jak sobie zapnę na jedną fazę od silnika cęgi i cęgami sobie sprawdzę pobór prądu, czy nie mamy żadnych, że tak powiem, siuprajsu, bo on pochodzi 10 minut dobrze, ale po 2 dniach może się wysypać, nie? Dobra,
wychodzimy z funkcji 113, czyli max zadanej mamy 60. 100. Jedziemy do 60. Się rozkręca silnik, się rozkręca, widzę. Jeszcze jest ok. Jest ok. Jest ok. I słuchajcie, i te obroty będą już dosyć za dobre nawet. Przy małych wałeczkach będzie już... Będzie dobrze. Już widzę nawet po wrzeciągnie, że będzie ok. Ale przy takich obrotach nie musimy. Teraz możemy sobie ręcznie zjechać, nie? Słuchajcie, możemy sobie ręcznie właśnie potencjometrem będziemy mogli sobie zjechać. Mniej więcej będą takie 40 Hz, silnik ma teraz luźnik, że tak powiem, nie ma nawet znamionowego napięcia, bo sterujemy nie wektorowo, tylko skalarnie i teraz ma silnik luźnik. Niecałe 40 Hz i takie obroty będą praktycznie wykorzystywane. 38 to już trochę za wolno. Takie obroty będą wykorzystywane do po prostu do pieczenia, nie? Bo to będzie mieszać wałkiem. Tak pi razy oko, ale jak będzie trzeba przyspieszyć, zrobić sęki, możemy dowalić mu 60 Hz i to już będzie maks dla tego silnika. Zobaczcie, nawet jak szybko przyspieszam, 65 dowaliłem maksimum, nie? Nawet jak szybko przyspieszam, to i tak te 5 sekund musi minąć, zanim on zjedzie. O, jeszcze zjeżdża. Dopiero ustalił tą częstotliwość pracy, nie? Dobra, to mamy ustawione. To teraz podpinamy potencjometr. Ustawiamy sterowanie ręczne. I zobaczcie, w tej chwili pamięta częstotliwość, którą ustawiłem ręcznie. Pamięta, przy kolejnym starcie maszyny dojedzie do częstotliwości, która była wcześniej zadana. No to jest bardzo, bardzo plus. Widzicie? 39,84. Koniec. Więcej nie zajedzie, nie? 100. I pamięta naszą ostatnią prędkość. Dobra, ja nie przyciągam, bo to takie przyciąganie tego, to naprawdę... Dobra, i teraz nacisnąłem już stop i zwolnimy. Okej. No, 55 zadane. Wszystko jest git, tak jak ma być. To teraz podpinamy potencjometr. Słuchajcie, sprawdźmy, czy grzyb działa, nie? Uwaga. Działa. Wiatrak się zatrzymał. Zaraz falownik zgaśnie. On ma ten swój czas. O, już się wyłączył falownik, ale wszystko stanęło, nie? Silnik stanął w tym momencie, wiatraki się... Wszystko stanęło. Tylko powinna tutaj się świecić... No bo na razie jest podpięta jedna faza, słuchajcie. Tutaj się powinna świecić pozwolenie na start. Jak będzie podpięte normalnie trzy fazy, to tutaj sobie przepnę ten jeden przewód pod zezwolenie, nie? Dobra. Kończymy ten odcinek. A może jeszcze i podepniemy ten potencjometr. Nie no, kończymy ten odcinek. Słuchajcie, w następnym odcinku będziemy już podpinać potencjometr. Ja to zaraz będę robił. Potencjometr będę to podpinał i później jeszcze sterowanie lewo-prawo, znaczy lewo-prawo. Zezwolenie na start z panela. Nie z tego panelika na tak jak teraz robiłem. Tylko zezwolenie już z maszyny dostanie na start i na stop, bo to też konieczność, no i analog, no. I nic tu więcej dla mnie nie będzie potrzeba przy tym falowniku. Także tych funkcji jest naprawdę mnóstwo. On może być sterowany, ja mówię, no, i skalarnie, i wektorowo. Przy wektorowym to jest fajna zabawa. Przy wektorach to jest, no, a jeszcze tym bardziej jak z PLC idzie, nie? To już jest, to no, się robi zabawa, no. Ale to taki prosty. Eurodrivers E800. Pozdrawiam. Na łapeczki do góry liczę. I słuchajcie, właśnie, i tutaj leci tu na dole, pod filmem też jest link do zbiórki na... Na co? Do zbiórki.
chcecie wspomóżcie, nie chcecie, to też wspomóżcie. To odwiedźcie chociaż, pozdrawiam. Miała być druga część, koniec odcinka. Jedziemy dalej, słuchajcie, podpinamy. Nie mam czasu na montaże tych odcinków, także zrobimy dwa odcinki w jednym, czyli dwa w jednym. Czyli pierwszą funkcję żeśmy już opisali, tak jak do tej pory. Powtórzmy jeszcze raz. Częstotliwość F, funkcja F211, częstotliwość, którą wpisujemy maksymalną. F112, minimalną częstotliwość pracy. F113, zadaną częstotliwość pracy przy starcie. Klikamy start i jedzie nam do tej F13 częstotliwości. F113. Teraz tak. F118, musimy sobie to zapamiętać, jeśli będziemy sobie to montować. Częstotliwość znamionowa silnika. Wpisaliśmy 50 Hz i wiemy, że ten silnik będzie nam pracował. Trzeba spisać z tabliczki znamionowej silnika, bo niektóre silniki mają na przykład 200 Hz. Ten falownik pozwala do 650 Hz dogonić częstotliwość. Czyli jednym słowem podpinamy antenę i mamy nadajnik na AM, nie? Do tego jeszcze jakiś modulator. Nie no, dobra, żartowałem. No, trzy anteny po 400 W. Nie no, to były żarty. I teraz tak. Podpinamy potencjometr. Potencjometr podpinamy tak. Dolną część potencjometru, tak jak tu teraz o właśnie zobaczycie. Jak teraz właśnie zobaczyliście, mam podpięcie, czyli tak, ja mam u siebie jedynkę, dwójkę, jedynka GND, dwójka to jest, ten potencjometr siedzi w tamtej skrzyni, już podpięty, właśnie tutaj mam wyprowadzenia z panela. Dwójka to jest AL1 wejście i zaraz będziemy kodować wejście AL1. Tutaj mamy takie zworki, takie czerwone switch, jedynkę i dwójkę. I będziemy musieli ustawić, bo to co podamy na potencjometr, czyli ja tutaj daję 10 V na ten potencjometr, to będziemy musieli później tymi switchami ustawić, słuchajcie, żeby wejście AL1 pracowało funkcja F203. Czyli musimy zapamiętać cztery rzeczy. Funkcja jaka? F203 w falowniku ustawić. Zakodowanie zworek wejścia AL1, czyli to co już wraca nam z panela, F203 pozwala nam ustawić, czy mamy AL1 wejście otwarte, czy AL2 wejście otwarte. Któryś z nich musimy sobie wybrać tą funkcją 203. Możemy równie dobrze wybrać dwa potencjometry i zadawać dwoma różne częstotliwości, albo może nam automat sterować, na przykład czujka, która dojeżdża do czujki z jedną prędkością, a za czujką już jedzie z inną prędkością, nie? Czyli to już wszystko później zależy od reszty, od automatyki. Dobra, ja tak siedzę tyłem, bo ja sobie tutaj mam książeczkę i praktycznie taki chiński falownik E800 pierwszy raz w życiu podłączam. Nie no, nie pierwszy, już kiedyś miałem z jakimś transportem bodajże do czynienia z takim falownikiem. Jakiś był taki taśmociąg, taki stół chyba bodajże na takim falowniku gdzieś w jakiejś firmie widziałem. Dobra, jedyneczka, GND. I tutaj sobie musimy poświecić lampeczką, żeby się nie żeby się nie pomylić. To jest tak, A02, A01, GND, trzeci pin od prawej. Śrubokręcik. Odkręcamy. O, tutaj będzie cieniutko. Musimy sobie skracać jak tak wszystkie te tulejki. O połowę. O. Trzeci pin GND.
dwójeczka. Dwójeczka jest to AL1, wejście AL1. Czyli szukamy teraz AL2, to będzie czwarta, AL1, piąty pin. Trzeci pin potencjometra to jest plus 10 V i zaraz będziemy teraz tak V10, czyli ten kolejny. Okej. Potencjometr podpięty, słuchajcie. Potencjometr mamy już podpięty, to teraz co musimy zrobić? Musimy zaprogramować. I teraz tak, do tego celu służą, nie wiem czy to będzie widać czy nie, może będzie, może nie, te czerwone dwa switche, to są dwa switche. I teraz tak, funkcja, kod 203/2, aktywne wejście AL2. Nie ruszamy. Aktywne wejście, kod F203, czyli funkcja 203 na jedynkę, aktywne wejście AL1. No i dobra, przełącznik kodujący SW1, czyli to jest ten. Falownik do 30 kW, mają takie sterowanie. Ustawiamy teraz tak, kodowanie switcha pierwszego, kodowanie switcha drugiego. I tutaj zakres wejścia analogowego, czyli 10 V napięciowo. Możemy prądowo od 0 do 20 mA, ale to już przy większych falownikach. I przy tym też. A przy większych falownikach się wykorzystuje właśnie na, prądowo. Czyli po prostu przepływ prądu przez AL1, AL2 i ustawiamy sobie tutaj, my będziemy sterować go napięciowo i z 10 V, bo już tutaj podpiąłem pod 10 V, nie pod 24, tylko pod 10 V, podpiąłem sobie potencjometr. 10 V do napięciowo, czyli sterujemy tak, switch numer 1, po lewej stronie pierwszy, na off. Switch numer 2 na on. Czyli sobie tutaj musimy przełączyć na on. OK. I mamy sterowanie napięciowe AL1 na od 0 do 10 V. Kurczę, coś mi tutaj się wydaje, że tutaj coś... jakiś luźno jest coś, no. Tak, 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 że coś tu jest nie halo.
AL1. AL1. Czemu ty tutaj nie chcesz leść? Co ci tutaj boli? Moment, może się uda mi to jeszcze przechylić. A taka robota, wiecie, na tym, na stole to jest robota, kurde, a jak gdzieś klęczysz przy maszynie. No zobaczcie, kurde, nie chcę załapać. Dobra. Nie no, nie siedzi. Ale jazda. Przekręciłem. AL1. IND. AL2, AL1. Nie no, nie jest przekręcone, bo się dokręca. Tylko tu jest za gruba tulejka. Trzeba jeszcze raz zarobić na równo tulejeczkę. Jedyneczkę, nawet mniejszą niż jedyneczkę. Gdzie są te tulejki? Jedynki, to tu są grube. Tu mam tulejeczki. Te białe. Te białe. Skrócić jeszcze. Bardzo płytko to wchodzi, ale zobaczymy. Nie no, nie wchodzi. Dobra, za moment. Ok, mamy ustawiony potencjometr i ustawiony... Teraz musimy przejść do kodu właśnie F203 i ustawić go na pozycję 1. Aktywne kod 203 na 1. Jak mamy w 203, gdzie są funkcje 300? Funkcja 203, główne źródło częstotliwości X. Wartość fabryczna mamy 0. F203. Pamięć 0 to jest pamięć cyfrowa. Jedynka, zewnętrzne analogowe AL1. Źródło częstotliwości Y. No to już jest przystosowane do maszyn sterowanych numerycznie, że tak powiem. Czyli funkcja F203. Odpalamy maszynę. Czekajcie, nie włączona jest do sieci. Nie włączona jest do sieci, dobra. Aha, bezpieczniki, falownik. Odpalamy. Poszło. Będzie ból. Ja wiem, że brumi, słuchajcie, w mikrofonie. Może tutaj go postawię, może mniej będzie brumieć, a będzie mnie trochę słychać. Krótki kabel USB jest do niego. Dobra, bo wiatrak, po prostu ten wiatrak prosto w mikrofon walił i do tej pory nie wiedziałem, że tak jest, no ale jest. Funkcje. 200, wyłączymy set. Lecimy do funkcji 203. Omawiamy kolejną funkcję. Aha, czekajcie moment. Tu źle jest. Tu 3. Tu 203. Wchodzimy w set. Funkcję przestawiamy na jedynkę. Czyli
ustawiamy źródło. Źródło częstotliwości X włącza F203 wejście analogowe AL1, tak jak żeśmy podpięli tutaj potencjometr. I zatwierdzamy set. Dobra, mamy za częstotliwość z tego. Na razie jeszcze run i start. Start to run, stop to stop, nie? Mamy jeszcze na tym panelu, jeszcze nie przepiliśmy. A będą to funkcje 200, zadanie startu, i funkcja 201, zadanie stopu. I funkcja 202, tryb ustalenia obrotów, czyli lewe, prawe, nie? Dobra, F200 za chwilkę. Wychodzimy z tych funkcji. Częstotliwość miga nam teraz 0. Bo mamy 0, no bo nie mamy run. Start. Mamy 0. O. Czy możemy już sobie regulować tym potencjometrem na panelu. Zobaczcie, 10. Tym na panelu sobie potencjometrem przyspieszamy. 13, 14, 20. I do tej zadanej, którą tam mieliśmy, nie? Czyli do maksymalnie do 65. Obracamy sobie częstotliwość, zmieniamy sobie wejście AL1 z potencjometra tutaj. Widzicie? No dobra, nie widzicie. Nie widać falownika. 18 Hz. Możemy sobie jeszcze do niego podpiąć voltomierz pod te dwa zaciski, pierwsze z lewej, A01, A02. Który nam na przykład będzie miał skalę, na przykład zrobimy sobie voltomierz na LEDach, nie? Na przykład tam na linijkę z voltomierza, na przykład na 12 LEDach, i gdzieś tutaj sobie byśmy na panelu taki voltomierz zastosowali, byśmy widzieli ten wyświetlacz, tylko że w postaci liniowej, i na którym biegu akurat jedziemy. Możemy sobie, jest wyjście napięciowe, czyli wyjście w voltach, nie? O, możemy sobie rozkręcić go. No i jeszcze zostało nam właśnie obcykać ten start i stop, nie? No dobra, klikamy stop i on sobie zwolni, tak jak żeśmy wcześniej ustalili ten czas. Zadana częstotliwość jest taka, jaka żeśmy sobie tutaj zadamy potencjometrem, nie? Jak skręcimy, to mamy 0. Ale właśnie. Musimy sobie ustawić te 10 Hz początkowej, żeby potencjometrem do zera nie było można sobie zjechać, nie? Czyli zadanie częstotliwości początkowej to było bodajże F211. Stop funkcja. 100, tak? Żeby się nie walnąć. Maksymalna częstotliwość 212, F200 minimalna częstotliwość w hercach 212, maksymalna częstotliwość w hercach docelowa, czas przyspieszenia F212, wchodzimy 112, F112, czyli jedziemy sobie tak, najpierw na 100, teraz na 112. 112. Co my mamy tutaj? 10 Hz. A zwalniamy do zera. Ustawmy sobie tutaj 15 Hz. A bo to jest cyfrowa. Znaczy to jest zadana częstotliwość. Minimalna, zadana, maksymalna. Dobra, 15 Hz set. OK. Funkcją wychodzimy. No, a tym co? No, a tym możemy sobie zjechać. O.
Room. Fajnie, że pamięta, słuchajcie. Wiecie, jaki jest motyw? Patrzcie. Ustawiam sobie 20... No dobra, 25 Hz. Potencjometrem, nie? 2503. Klikam stop. 750. Czy się obraca? Czy się nie obraca? I teraz sobie patrzcie. Potencjometrem na stopie mogę dojechać tylko do 19500. Do 50%, tak jak dla was mówiłem, że powyżej 50% zacznie migać kontrolka i będzie kazać nam zjechać chociaż do połowy, do niżej. A tutaj od połowy mamy 0. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie szarpnęło nam silnikiem. I tak nie szarpnie, bo mamy powolny start. Ale żeby nie, żeby częstotliwość zadana nie była wyższa niż ta, która była przed wyłączeniem. Czyli jeśli wyłączymy sobie na 19 Hz, to i do 19 będziemy mogli sobie, nawet jeśli to na maksa przekręcimy ten potencjometr, to więcej szować. 19,50 nie pojedzie nam przy starcie, nie? Czyli tak, skręcamy potencjometr tak do połowy, bo od połowy już mamy 0 i klikamy run. Czyli start. Ten na panelu zielonym będzie start. I mamy 0, nie? I teraz słuchajcie, wystarczy pojechać poza połowę i już możemy jechać do 65 na max. Ale dopiero jak zjedziemy przed startem do połowy. No i bardzo dobrze. 16 Hz. 10 Hz. Aha, poniżej 10 nie idzie zjechać. Dobra, jeszcze raz. Klikamy stop. Stop. Funkcję. I ustawiamy minimalną częstotliwość. Funkcja 112 i minimalno zjeżdżamy do zera jednak, to wtedy będziemy mieli szerszy zakres pomiarów, znaczy regulacji. A to, żeby nam nie schodził poniżej 10, to zaraz ustawimy, ale to będzie inna, jeszcze będzie inaczej. Zaraz, dobra, 0, set. OK. Funkcję, wychodzimy. OK, start. No, teraz mamy. Teraz mamy możliwość od 10, zobaczcie, od 0, 7 Hz. I się obraca. 5 Hz. Ciekawe, żeby tak do fazy głośniej podpiąć 5 Hz, nie? 300 V, 400 W. No dobra. I tak szczerze, to tak 6 Hz trzeba ustawić te minimum, nie? Żeby nie wolniej. A maksimum 65. Ale kosztem napięcia. Dobra. Działa. Potencjometr działa. Teraz jedziemy. Stop i start. Tu musimy stop. Znaczy start i stop. I teraz zobaczymy, czy awaryjny zatrzyma silnik. Szybko. Z szarpnięciem. Się zapalił awaryjny. Wiatraki wstanęły. Falownik się wyłączył. I czeka na start. Po wyłączeniu awaryjnego. Czyli jest bardzo dobrze. Bo myślałem, że jak puszczę awaryjny, to z powrotem wszystko ruszy. Nic nie rusza. Nic nie rusza, dopóki nie włączymy. Start.
do wcześniej zadanej częstotliwości na potencjometrze. Pasuje. Dobra, nie ma co się bawić, słuchajcie, trzeba podpinać jeszcze te trzy przewody. Tam trzeba pewnie będzie przepiąć, bo będę sterował tym impulsem, czyli impulsową. Przepiąć po prostu styki na NO z NC. Ale to jest moment, lecimy. Okej, okay. Jednym słowem tak, funkcja F200 to jest źródło polecenia startu, czyli źródło musimy ustawić na panel zewnętrzny i na panel wewnętrzny, żeby razem chodziło. I tak jest właśnie fabrycznie, to jest na czwóreczce. Czyli jednym słowem tak, jeśli ustawimy, dobra, wykonajmy to jeszcze raz, podnieśmy tutaj bezpieczniki. Awaryjny włączmy, dobra. I teraz tak, funkcja 200. OK. Set, mamy czwórkę. No i dobra, jest... Tak, jakbyśmy przełączyli tutaj na 0, to możliwość startu mamy tylko z klawiatury tej, z falownika. Funkcja 1 to tylko z zacisku, czyli tutaj z wyjścia na przełącznik. I teraz tak, funkcja 2 to z klawiatury i z zacisku. I tak zostawiamy. A funkcja 3 z RS485 Modbus. Czyli z szyny. Tutaj z tego złącza cyfrowego. A funkcja 4 z zacisku, z szyny, ze wszystkiego możemy polecić mu start. Czyli co? Może być dwójka, zostać, klawiatura plus zacisk. A plus zacisk, czyli musimy tu i tu. Czyli jednym słowem ustawiamy czwórkę, tak jak było. OK. Funkcja 201. Funkcja 201 wchodzimy. Polecenie stopu, źródło polecenia stopu też ustawiamy na czwórce, jest na czwórce, OK. Przejechaliśmy. F202, czyli kierunek obrotów. Przechodzimy do F202. W oryginale mamy 0, czyli to są obroty w prawo. Jedynka obroty w lewo, 2 z listwy zaciskowej, czyli ustawiamy jeden kierunek obrotów, bo nas interesować będzie w tej maszynie jeden kierunek obrotów, czyli funkcja 0. Prawo, set, OK. Dobra, mamy funkcję ustawioną. Przypisany silnik jest OK. Tu możemy sobie zmniejszyć te obroty tym potencjometrem, bo już potencjometr działa. I teraz tak, mamy 5 rodzajów zacisków polecenia startów w różnych, że tak powiem, konfiguracja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nas interesuje ten, jedynie ten, bo to jest impulsowy, sterowanie z impulsu. Czyli non-stop mamy zamknięty zacisk między CM, a teraz tak, VWD i REF, czyli lewe obroty. Mamy dwa przyciski i ja tutaj zrobiłem inaczej troszeczkę i podłączymy w ten sposób, że startem w szeregu dwa styki NO, czyli tak dobrze mówię? NO. Nie, NC. Dwa styki zwarte i będziemy rozrywać albo jeden, albo stop, albo start, albo stop. Na tej zasadzie. Czyli cały czas mamy przejście i będziemy tylko sterować impulsem. A więc tak, no dobra, odłączmy to go. I się wychodzi. Bezpieczniki w dół. Zarabiamy końcówki. Tylko teraz tak, ja tu mam rozpiskę. Szóstka to jest CM, czyli wspólny. Szóstka to jest CM wspólne. Musimy sobie... Tutaj są, one są na wyrost, bo jeszcze tu dojdą później z drugi. To...
to te przewody akurat będą. Żeby je później tam... Lepiej więcej niż za mało. Później w razie zmiany jakiejś to już będzie skąd wziąć, nie? Że zawsze tam zapas jakiś pół metra na dole szafy zostawiamy, gdzie są końcówki. Okej, okay, jedziemy. I muzyczka gra. No i dobra, i teraz słuchajcie, jeśli tutaj na schemacie mamy WFD, RREF, musimy przeczytać tabelę zacisków i za pracę w przód VWD, zacisk DL3, tutaj, tak? L3. Podpinamy go w pracę w przód i tylko to nas tutaj interesuje w tej maszynie. Pracy w tył tutaj nie będzie. Praca w tył to zacisk DL4. DL5 to jest reset falownika. DL2 stop awaryjny. Zaraz podciągniemy sobie tutaj jeszcze DL2 jako stop awaryjny. Potem jeszcze dorzucimy jedną funkcję z przekaźnika tego multi switch, który jest na wejściu, żeby nam włączał w tym momencie, kiedy falownik będzie pracował przy zadanej częstotliwości, kontrolę, że już ma osiągniętą częstotliwość, żeby tam migało, nie? Żeby się nie świeciła non stop zielona, tylko żeby migała, jeśli mamy 50% obrotów na zadaniu, nie? Na potencjometrze. Dobra, praca w przód podpięta. Wspólny to jest CM, masa cyfrowa, zacisk jest,
I teraz interesuje mnie tylko jedna rzecz, no. Czy ten start zapracuje? Odpalamy. Bezpieczniki. Hasujemy start, znaczy stop. I klikamy start. Nie ma. Ponieważ musimy wejść w funkcję F208. Funkcja F208, czyli 8, 208 i ustawiamy funkcję 208 na tryb sterowania impulsowego, czyli na piąteczkę. Piąteczka, set. Zatwierdzimy, wychodzimy i teraz klikamy start. Ruszył. A stop? Mamy stop. Tylko jedna rzecz. Cały czas, czy start, czy stop, to świeci się nam zielona. A my byśmy chcieli, żeby ta zielona się świeciła przy starcie, a przy stopie, żeby gasło. W dobrą stronę kręci? W dobrą. Czyli zostało nam podłączyć, słuchajcie. Ta-dam! Przez sterowanie multiprzekaźnikiem tym właśnie, który jest ustawiony. No dobra, jedziemy dalej, ja tu włączę kabelki jeszcze. Ostatni kabelek, ostatni obieg, który musimy... A, jeszcze dwa kabelki, bo jeszcze musimy grzyba tutaj podpiąć. Spiąć razem z tym grzybem. Przez styk. I ostatni kabelek do kontroli i zaprogramowanie ostatniego przewodu. Dobra, słuchajcie, jak widać wszystko już pracuje. Wykorzystanie przekaźnika, ja tutaj wykorzystałem sobie do włącz-wyłącz. Po prostu jak wyłącznik jest zadziałany, to już drugi raz nie włączę urządzenia wyłącznikiem. Po prostu praca impulsowa polegała na tym, że jednym przełącznikiem mogłem wystartować i wyłączyć. Czyli puściłem sobie sygnał sterujący na styk wspólny przekaźnika i w funkcji 300 ustawiłem sobie pozycję numer 14, czyli przekaźnik zadziała wtedy, kiedy jest wykonywana jakaś praca przez przemiennik. Już zaraz Wam powiem dokładnie, jak to jest opisane. W F300 funkcja wyjście przekaźnikowe i ustawiona praca przemiennika dla statusu drugiego, czyli mamy pierwszy status, kiedy on sobie stoi na czuwaniu i w tej chwili wyłącznikiem już nie mogę, znaczy o tutaj mam, tutaj właśnie ciskam, już nie można go włączyć ponownie, nie? A wtedy było można włączyć. Tylko włącznikiem. Po starcie mogę go w każdej chwili wyłączyć, ale tylko czerwonym przełącznikiem, tak żeby, no, bo już cyknął przekaźnik. Wystartował i już teraz ten zielony nie jest aktywny. Wtedy mogłem tym zielonym też wyłączyć to. No i jest wszystko tak, jak ma być. Czyli wykorzystane jest sterowanie przekaźnika. Tylko jeszcze zostało podpiąć tą diodkę sygnalizacyjną pod wyjście przekaźnika. Ja ją muszę zmienić, bo ona jest w tej chwili na 230, a muszę zastosować tą do 30 V, na 24 V. I to by było na tyle. Tych funkcji jest naprawdę mnóstwo. Słuchajcie, do każdej funkcji, na przykład do ustalenia pracy przekaźnika mamy 32 pozycje. Można sterować pompy ciśnieniowe, pompy olejowe, może być zabezpieczenie. Ten sterownik ma 8 wejść cyfrowych, znaczy to nie mylić z tym
że tam jakieś sygnały cyfrowe idą, że taka szyną, no można szyną go sterować, nie ma problemu, nie? Przez, o tutaj właśnie, przez ten ośmiopinowe złącze takie jak do sieci LAN, tylko że to jest RS 458. Tu sobie start i zobaczcie, 5 Hz. Pracuje silnik, wrzuciono się obraca, jak widać właśnie, o tutaj widzicie. I 60 Hz i też będzie, też się obraca, bo wszystko jest regulowane właśnie potencjometrem. O to chodziło, no. Startem nie włączymy, stopem wyłączymy. Oczywiście wyłączymy podczas pracy. Też był taki ból właśnie, bez tego przekaźnika. Był taki ból, że podczas pracy wyłączymy i on trzyma zawarto, a teraz już mamy autoreset, nie? Już teraz nie wystartujemy, dopóki nie zezwolimy. I to by było na tyle na razie z tego przekaźnika. Tu jest jeszcze dużo, sporo funkcji do opisywania. Będziemy robić może jakieś inne maszyny, może ta moja CNC na 3 takich by powstała, bo jest bardzo fajny. No i ma właśnie tą funkcję wejścia z enkodera. Pomyślimy. I wcale nie jest drogi, słuchajcie. 600 chyba... 680 zł brutto, czy jakoś tak. Także nie jest strasznie jak za falownik 400 W, nie? No i szału nie ma, bo 0,4 kW. Ale działa. Dobra, pozdrawiam. Było 2 w jednym. 2 odcinki są. Dzięki za obejrzenie. Stop awaryjny. Na razie.